Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski odwiedził Łebę. To wielkie wydarzenie dla tego turystycznego kurortu, jak również dla regionu lęborskiego. Już od wczesnych godzin porannych w mieście było widać funkcjonariuszy BOR-u i wzmożone patrole policji, rozstawione wozy transmisyjne stacji ogólnopolskich i dopytywanie turystów, co się dzieje. Wizyta w Łebie miała charakter prywatny. Była to pierwsza wizyta urzędującego prezydenta w Łebie. Prezydent Rzeczypospolitej po raz pierwszy jest w Łebie. Nie odwiedzali jeszcze do tej pory urzędujący prezydenci, a więc jest to rzeczywiście ogromne wyróżnienie i zaszczyt. Wszyscy z niecierpliwością wyczekiwali przybycia znamienitego gościa na czele z burmistrzem Łeby. 2 lata temu zapraszaliśmy pana prezydenta, żeby odwiedził Łebę. Finał mamy dzisiaj. Piękna pogoda, jak zawsze. Słońce świeci w Łebie. A w Łebie zawsze świeci słońce i wiatr dmucha, także pan prezydent bezpiecznie żegluje w stronę Łeby. Za chwilę będzie wchodził jachtem żaglowym do Łeby albo już jest w Główkach. Także zapraszamy wszystkich turystów, mieszkańców, czekamy z niecierpliwością. Prezydent przypłynął do łebskiego portu jachtem, a na gościa czekał zebrany tłum mieszkańców i turystów. Jest mi bardzo miło, że mogłem dopłynąć do Łeby i w ten sposób przekonać siebie samego, bo jestem żeglarzem, ale raczej śródlądowym. Mogłem siebie przekonać i pragnę innych, że przekonać co do tego, że Bałtyk jest świetnym miejscem także do nie tylko rekreacji, ale sportu żeglarskiego. I jest mi bardzo miło, że jestem w Łebie. Jutro będę jeszcze w Ustce, a po drodze w Klukach, w takim ostatnim bastionie, kiedyś jeszcze żywym, tętniącym życiem słowińskim. Zachwalał również walory turystyczne Łeby, a szczególnie Marinę Łebską. Znam ten rejon dosyć dobrze, ale za każdym razem odkrywam coś ciekawego, coś nowego. No tutaj w Łebie no po prostu cieszy ta nowa marina, która przecież jest marzeniem wszystkich żeglarzy, ale jest także szansą mieszkańców na ożywiony ruch turystyczny, na rekreację, a tego rodzaju miejscowości i porty jak Łeba, no przecież tutaj winny upatrywać swojej zupełnie nowej, ale ciekawej szansy. Mimo wczorajszego incydentu na Ukrainie, prezydent nie zamierza zrezygnować z kontaktu z obywatelami. Jak sam mówi, przynosi mu to wiele radości. Nie zamierzam zmieniać absolutnie swojego zwyczaju, normalnego kontaktowania się z ludźmi. To czasami może rodzić jakieś małe nieprzyjemności, ale mogę Państwa zaręczyć, że daje ogromną satysfakcję i przyjemność na co dzień, tak jak tutaj, także i w Łebie. Po krótkim słowie do dziennikarzy, tak jak zapowiedział, wyruszył w ponadgodzinny spacer po Łebie. Tłumy ludzi chciały przywitać się z prezydentem, otrzymać autograf czy zrobić sobie zdjęcie. Bronisław Komorowski przeszedł od łebskiego portu do ulicy Kościuszki, do Alei Prezydentów, gdzie znajdują się odciski dłoni wszystkich polskich prezydentów, także jego. 2 lata temu pan prezydent Bronisław Komorowski zaprosił nas do Warszawy. 10 lat temu powstał wspaniały pomysł, jedyny pomysł w Polsce i chyba na świecie, stworzenia Alei Prezydentów. Na ulicy Kościuszki, zrewitalizowanej części, znajduje się Aleja Prezydentów, zwana Ścieżką Czasu czy Ścieżką ku Demokracji. I mieliśmy odciski wszystkich, przez okres 10 lat były zbierane odciski wszystkich prezydentów i mamy odcisk pana prezydenta Kaczorowskiego w Londynie, później następnie odcisk prezydenta Jaruzelskiego, Lecha Wałęsy, Aleksandra Kwaśniewskiego, Lecha Kaczyńskiego i 2 lata temu udało nam się zdobyć odcisk pana prezydenta Komorowskiego. Po długim spacerze, na którym spotkał również ulicznych grajków, prezydent dotarł do odlewu odcisku swojej dłoni i potwierdził autentyczność. Panie prezydencie, to jest pierwszy odcisk pańskiej dłoni. Pierwszy odlew, który zostanie dla potomnych. Chyba moja. Chyba tak. Jest. Prosiłbym go o autoryzację. Gdzie na tym się pisze, czy ja niech pan pisze, gdzie pan, no to, chce, pan jest prezydentem w końcu. No i ręka moja. To zostanie dla potomnych. Miło nam, że dzisiaj możemy uważać, że Aleja Prezydentów jest oficjalnie otwarta. Odcisnął pan to 26. Generalnie nie, ja się nie znam na liniach papilarnych. Ale to są zawsze pana. Moja, zawsze mama mówiła, że mam długą linię szczęścia i życia. I życia. Mama żyje 92 lata i chyba po mamie to mam. Dziękujemy serdecznie. To pozostanie na pamiątkę. A i z tego jest... No proszę. Bardzo spodobała mu się ta inicjatywa. Ja uważam tak, że każdy, właśnie to, co jest piękne, tak powiem, w Polsce samorządowej i lokalnej, to to, że wszyscy mogą i wielu znajduje.
jakiś sposób na odróżnienie się od reszty świata polskiego i znajduje coś, co jest specyficzne dla danej miejscowości, dla społeczności lokalnej i cieszę się, że tutaj wymyślono, no może nie nogę, ale właśnie rękę, no wszystko. Ale ręka zawsze podpisuje pewne akty prawne, które... No właśnie, będę zawsze pamiętał, ile razy coś będę podpisywał, to będę pamiętał, że odcisk jest tu w łebie. I tu czekała na niego niespodzianka, ponieważ pomysłodawcy alei przygotowali również oryginalną matrycę, na której prezydent złożył podpis. Taka moja inicjatywa była, bo poza protokołem próbowano mnie tutaj odsunąć od tego, ale się nie dałem. Z tego względu, że uczestniczyłem jak w pobieraniu dłoni osobiście, odciskaliśmy mu razem z członkami Stowarzyszenia Forum Turystyczno-Gospodarczego w Łebie, który jest pomysłodawcą tej alei i tym członkom chwała za to, że stworzyli tą aleję jedyną, niepowtarzalną, jej się nie da już kiedykolwiek otworzyć, tylko można ciągłość robić. Postanowiłem, że było oficjalne odsunięcie, żeby tą dłoń sam odsunął, ale niestety my musieliśmy odsunąć, bo to było poza protokołem. Biuro Ochrony Rządu o tym nie wiedziało, ale Bronisław Komorowski porównał, nawet linie papilarne zgadzają się, autoryzował tym podpisem. Rodzice pana prezydenta byli silnie związani z Kaszubami. Mama pana prezydenta napisała pracę magisterską w 1950 roku o Słowińca, dokładnie o konfliktach między Słowińcami mieszkającymi w Klukach, a ludnością napływową. I to była praca, której dzisiaj nie trzeba się wstydzić, mimo że powstała w tak okrutnych czasach. Podobnie tata pana prezydenta napisał pracę, co było dla mnie już w ogóle zaskoczenie, bo tej pierwszej pracy to wiedziałem, ale napisał w ogóle pierwsze opracowanie o Kaszubach mieszkających w Kanadzie, w prowincji Ontario. Artykuł taki przygotował wiele, wiele lat temu, także że to widać, że ten związek rodziny pana prezydenta z naszym regionem jest silny i jego, że tak powiem, sympatia dla Pomorza, dla Kaszub, dla Łeby, dla Ustki nie jest przypadkowa. I dlatego też pan prezydent jutro będzie wraz z mamą, która przyjeżdża dzisiaj do Łeby, mamą pana prezydenta, będzie jutro w Klukach. Z Łeby prezydent popłynął łodzią przez jezioro Łebsko do Kluk, gdzie jutro odbędzie oficjalną wizytę w Muzeum Wsi Słowińskiej.